Milan Gamakow został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Po pomyślnym przejściu w miniony wtorek testów medycznych pod opieką specjalistów z Reha Sport Clinic, dwa dni później 22-letni Bułgar podpisał z klubem 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Umowa zawodnika wejdzie w życie 1 lipca, ale piłkarz ma już zgodę swojego dotychczasowego klubu na treningi z biało-zielonymi. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z tak dużym polskim klubem, jakim jest Lechia. Ogromne wrażenie zrobił na mnie stadion, który jest bardzo piękny i nowoczesny. Myślę, że w tym sezonie wielu kibiców będzie nas na nim oglądało, a my sprawimy im wiele radości swoją grą. Zapoznałem się z nazwiskami piłkarzy, którzy są w kadrze Lechii, a także historią klubu. Przychodzę tu z niewielkim bagażem doświadczeń, ale zawodnicy, którzy tu są, grali w wielu europejskich klubach. Liczę, że dużo się od nich nauczę. Swoją grą chciałbym udowodnić, że zasłużyłem na tę szansę, jaką jest gra w Lechii. Przychodzę tu z Ligi Bułgarskiej, gdzie poziom piłki nożnej jest niższy w porównaniu z waszą ekstraklasą. Mam nadzieję, że pokażę zarówno sobie, jak i wam wszystkim, że dam sobie tutaj radę. W gdańskiej drużynie Gamakow będzie występował z numerem 38 na koszulce. W piątek rozpoczął razem z innymi piłkarzami biało-zielonych przygotowania do nowego sezonu. Do zobaczenia na meczu.